jesteś cholernie podatny na zranienie, jeżeli kochasz. Jeżeli kochasz, to stoisz nad przepaścią. To dla ciebie ta ogromna, cudowna, wspaniała miłość jest czymś najcenniejszym na świecie. Jest twoją alfą, omegą, wiarą i Bogiem. I teraz, jeżeli się okaże, że miłość rozsypała się w gruzy, że nastąpiło trzęsienie ziemi i 50-tysięczne miasto nagle zamieniło się w gruz, to dla ciebie skończy się życie. I dlatego moja propozycja jest następująca. Pamiętaj, żebyś kochał zawsze na 99%. Nigdy na 100%. Bo jak kochasz na 100%, to ci się wszystko może zawalić. A jak kochasz na 99%, to zawsze jeszcze jest coś przed tobą. To zawsze możesz coś jeszcze zdobyć. To zawsze coś możesz jeszcze zrobić. To zawsze możesz jeszcze skorzystać z rozumu. To zawsze możesz się postarać, aby tę drugą połówkę przygotować do tego, bo ona też ci kochała na 99% i wymagała od ciebie, abyś ty się też rozwinął. Bo ona cię kocha nie za to, jaki jesteś, ale ona cię kocha za to, jaki się możesz stać w przyszłym miesiącu, w przyszłym roku, w przyszłym tygodniu. I dlatego pamiętaj, żaden nadmiar nie jest dobry. Nawet miłość na 100% lub zdrowie na 100%, bo jak ktoś jest zdrowy na 100%, to traci uwagę i wkłada do ust to, co popadnie, bo jest zdrowy. Dlatego pamiętaj, aby twój świat się nie zawalił jak 50-tysięczne Machu Picchu ukryte w górach, którego nie zdobył nawet Aleksander Wielki. To ty też stwórz taką twierdzę, tylko bierz pod uwagę, że czasami bogowie są zazdrośni także o miłość. Jasne?